Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Warface'a. Ostatnio graliśmy szturma i wyszedł nam on, no, bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze, więc całkiem fajnie. I teraz się zastanawiam, co dalej, może by tak, nie no, przechwytywanie to chyba było akurat słabe. To nie, szukaj w okolicy najlepszych osłon i zabij wszystkich, podbij swój wynik, zbierając śmiertelniki pozostawione przez martwych. Może to polowanie, chociaż z drugiej strony to polowanie nie było też takie jakieś super mega. Bomba nie jest, detonuj bombę w bazie przeciwnika i wyeliminuj wszystkich. Może tego blitza jednak. Może jednak tego blitza, weźmiemy sobie strzelca. Popróbujemy tutaj. Popróbujemy tutaj, powinno wyjść dobrze. To T27 jest takie lekko słabe. O! O! O proszę! No teraz już troszeczkę lepiej. Przed chwilą było tak delikatnie, mi powiedział, że słabo, jeżeli chodzi o celność tej broni. A teraz nie jest tak najgorzej, chociaż dalej nie ma jakiegoś wielkiego szału. Jeszcze lunety razy dwa możemy wziąć. Ale ja wiem, czy ona jest taka fajna, już chyba lepsze jest to. Dobrze złapałem? Nie, już lepsze jest to. Już lepsze jest to. Szyna pod lufą, ok. Czy coś na pistolecie mogę zmienić? Nie, tu nie ma nic. Na kukri to raczej wątpię. Na granatach nic, no i tu oczywiście nic. Trochę poprawia celność, trochę zmniejsza odrzut. No i fajnie. Przyda się. Michał Polska. Co my tu jeszcze? Ktoś z Polski? Dawid. 1, 2, 3, 6, 5, 4. No, także pozdrawiam chłopaków. Cieplutko. Będzie ciekawe. Będzie ciekawe to wszystko. Rozbij bombę, zanim czas dobiegnie końca. No, siłą rzeczy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie spoko. Ale to się okaże zaraz. Zdecydowanie zaraz. No, chłopaki, ładować się, ładować się. Ładować się, bo Gryfciu już chce postrzelać. No. Hello, bros. A już i Unexpected. Poproszę. Ładujemy się, chłopaki. Let's go, let's go, let's go. O właśnie, tak. Tak, jest git. No jeszcze troszkę. Dawaj, dawaj. O, dobra. Broń celów. Ładunek wybuchowy, minuta 30. Ale że co, że za minutę wybuchnie, czy że o co, kaman? Bo ja tak nie do końca wiem, o co chodzi. Znaczy, no może oprócz tego, że mamy to bronić, nie? Bo tak to... Dobra, tu nikogo. Tu ktoś na dole? Nie. Tu bym rzucił granata. Smokinia małego. Ilu ich zostało i nas? Ich trzech. Nas dwóch. Bry? Dobranoc? Bry? Do widzenia? Przegraliśmy rundę. Ktoś jeszcze chętny? Nie ma? No i dobra. Ledwo. Musicie strzec tych ładunków. Ledwo. Początek rundy. Co, wygraliśmy? Nie. Oni? To ja nie... Nie, no nie rozumiem, o co chodzi. Nie no, trzeba było strzec tego, nie? Chyba, że oni mieli to... Nie no, nie wiem. Nie rozumuję już. O co tutaj kaman? Naprawdę już nie ogarniam, o co kaman w tej rozgrywce. Bry? Dobra. Pomogłem tam trochę koledze. Nie za wiele, ale zawsze coś. Przy bombie już są. Zresztą gościa widziałem przy bombie. To ja. Przegraliśmy rundę. Bomba no kurwa! Strzeżcie ładunków. Nie wierzę w to. Początek rundy. Ale jak tam to się rozbroiło? Przecież ja kurwa pilnowałem tej bomby. No stałem, strzelałem. Nie rozumiem. Są takie momenty, w których nie ogarniam tej gry totalnie, nie? I to był właśnie tamten moment. 20 sekund na ożywienie, no na pewno. Jak my medyka chyba nie mamy nawet. Dokładnie, medyka nie mamy. Oni chociaż tego Dawida mają medyka, my nic. Zobaczymy jak naszym będzie szło. Dobrze, Blue Book. I tu masz dwóch. Jeszcze jeden. No i strzelaj teraz. Ach, no trudno. No i pięknie, no i bardzo dobrze, chłopaki. No tak miało być. Tak miało być. Nie dajcie im się zbliżyć do ładunków. Ta. No chociaż to 1-2 jest, no ale kurde, tą pierwszą rundę to, no nie wiem, no dziwne to było co najmniej. Ja myślałem, że tam wszystko okej, no a tu wyszło, że jednak nie okej. Not okej, zdecydowanie not okej to było. I za daleko trochę, jak na mnie. Nie mogłem go w ogóle trafić, no trudno. Ciekawe, czy przez te drzwi się da przejść, czy nie. O. Snake tu ładnie podłoży Claymorka. Myślę, że to coś załatwi. Chociaż wątpię. Ten jeden gościu dalej jest tam. A jest ich w sumie 3 jeszcze, naszych jest 2. No słabo to wygląda. Zdecydowanie słabo to wygląda. No, ktoś to broi? Nie. O, tamten podnosi. To tak być nie może. Bo oni się poodżywiają. Być dupa z tego. Tu jeden w lewo jest właśnie. Dobrze, bardzo dobrze. Jeden i boom. No i git. No i gites. O, dobra. Jeszcze tylko trochę. Do ilu my to gramy w ogóle? Dobrze, że jest napisane. Hop, siup. Wiem, w plecy, kurwa, w plecy bije. No, what the fuck, bro? Cały, kurwa, magazynek z pistoletów, mordę, on nic? Tytanowy Janusz normalnie. Z całym szacunkiem dla tytanowego Janusza. Brak mi słów. Zamiast rozwalić tego Claymora zabiłby 3. 3 i siebie oczywiście, no ale wiecie. Ale zawsze 3. No to broi chyba, nie? Nie, wydawało mi się, że jak pika to, że oni broją, a tu tak nie do końca to jest. Ulala, ile ich tam było! To chyba wszyscy przeżyli. Chyba, słuchajcie, wszyscy przeżyli. Musicie rozbroić tę bombę. A, teraz my rozbrajamy. Ul. Hops. No hops. Dobra, ja nie potrzebuję tam wchodzić. Czy potrzebuję? No chodź. Nie, nie potrzebuję, dobra. Wszyscy tamtędy weszli, to... To ja nie muszę. Przynajmniej mam takie wrażenie, że nie muszę. Dobra, podłóż to C4. Dobra, i jeden baniak wystarczył. Myślałem, że będzie trzeba coś więcej na niego, ale widzę, że nie. No, ostatnim strzałem. Dobra, ten granat tam fajnie wpadł. Bry? Po jajkach wszystko. Dobra, jeden zginął. Drugi zginął. Broisz to, broisz. Wygraliśmy rundę. I bardzo dobrze. 11-3. Nie no, staty ogółem fajne. Dobrze by było jeszcze rozbroić jakąś bombę, ale... No wiecie jak jest. Nie ma jakby czego wymagać. Dups. Dobra, easy, easy. To mój, dobra. Dobra, dobra, chłopaki, spokojnie. No, kurwa, ale chaos! Wypieprzył mnie z tego. Ale cholera. Ty podnosi ich, nie no, nie no, tak chłopaki być nie może, wy tam brońcie coś ich. Bijcie chociaż. Johnny, ty jesteś paramedyk, nie? Weź mnie podnieś. No już chyba ciul. Gdzie on polas? O Jezus Maria. O Jezu, dzięki Johnny. Naprawdę dzięki Johnny. Wygraliśmy rundę. Bomba rozbiła. Ale wygraliśmy, no to też jakby nie było plus, no ale kurde, no mógł mnie podnieść od razu. Zajmijcie się bombą. Ach, zajmijcie się Bobo. Bobo, baba, bubu. Dobra, otwierajmy to dziadostwo. Dobra, pierwsza krew. Aj, kurwa, Dawid mi wleciał w plecy. Chyba shotguna trzeba będzie wziąć jednak. Tak myślę. Bo z tego co ja tutaj widzę, to tylko shotgunem ludzie wygrywają na blisko. Ale zresztą się nie dziwić, nie? To w końcu shotgun. O, dzięki, ktoś mnie podniósł. Thank you, bro. Tu jest ziomek, tak mi się wydawało, ale nie zdążyłem. Nasi to zrobili, dobrze. Musicie rozbroić tę bombę. Rozbroić tę bombę. Rozbroić. Jawohl, Herrstumann Führer. Mogę coś dodać? Tłumik mogę dodać. No i super. Ktoś coś tu? Nie, nie, nic. Tu mi się wydawało, że gościa widziałem, ale nie będę tam wbiegał. Masz granat. Nie wiem, czy go tym zabiłem, czy nie. Fak w plecy. Kurde. Nie zdążyłem się schować. W sumie wziąłem medyka, nikogo nie uleczyłem. No ładny strój ma. Całkiem przyjemnie to wygląda, ale pewnie za real hajs to kupione. Co nie zmienia faktu, że całkiem przyjemnie to wygląda. Zabij go! Dobrze. Tu jeszcze nie, wszyscy nie żyją, okej. Okay. To teraz to brojcie tylko. Please don't use auto sniper. Why? Why not, bro? Why not? Dobra, może teraz coś innego. Jakieś na przykład factory. Podkładanie bomby. Nie, nikt. O, czekaj, 5 osób się zdecydowało. To będzie ciekawe. Tak myślę przynajmniej, że będzie. No, 14-6, no mogłoby być lepiej, no ale trzymamy się tego KD 2-0, więc całkiem spoko w sumie. Całkiem spoko. Zobaczymy, co tam nam jeszcze wylosuje teraz. Mam nadzieję, że nie będę musiał czekać jakoś niesamowicie długo na grę, bo było to by no, mega przykre. Tłumik płomieni do pistoletu maszynowego, dwójnóg do karabinu maszynowego. No tak, dodatki w sumie mogę sobie poodblokowywać, co mi tam szkodzi. Dobra, wiecie co, opuścimy sobie i jednak sami wybierzemy to podkładanie bomby. Będzie, myślę, szybciej znaleźć. Dobre jest to, że mam tłumik, nie? To jest naprawdę mega fajne. Mega się to przyda. Eliminuje dźwięk, znacznie zmniejsza obrażenia. No okej, no. W sumie zmniejsza, ale no nie wiem, czy tak zmniejsza. Wiecie, bo jakby nie było, kurka, zawsze to jest ten motyw, że no jest ciszej, nie? Jest ciszej, a co za tym idzie, możemy kogoś zaskoczyć. Wiecie, jak jest. A im większy element zaskoczenia, tym lepiej. Tak naprawdę. Rozpoczynanie gry za 10 sekund. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. W sumie takie tryby to rzadko gram, te podkładania bomby i tak dalej. Częściej już zasuwam z eliminacjami jakimiś, czy tam ze szturmem. Bo jednak lepiej się w tym czuję. Nie lubię turówek za bardzo. Wiecie, tyle czekać, aż człowiek się odrespi, a tak od razu macie i jest git. Aha, to jest to, co grałem przed chwilą. I w sumie wiele się... Nie, teamy się pozmieniały troszeczkę. Ja byłem na miejscu Dawida, Dawid był na miejscu moim. Krwinik nie wiem, gdzie był, ale chyba z tej strony. A nie wiem, czy już nie był też ze mną. Bo Unexpected na pewno nie i... Dawid na pewno nie i Snajgrudz chyba też nie. Bo Dyktator to nie wiem, nie pamiętam. I oczywiście Unexpected będzie się najdłużej ładował. Chociaż? Chociaż? Coś się ruszyło, to teraz Dawid będzie się najdłużej. No tak. No tak. David, dawaj, bo czekamy na ciebie, przyjacielu. Czekamy, aż nam pokażesz swojego skillsa. No bro, come on. Świeru jeszcze wszedł. Seksoholicy. Pozdrawiam serdecznie, ziomek. Naprawdę. Masz dystans do siebie. Tylko pamiętaj, że seks z ręką to nie seks, nie? Tylko masturbacja. Sąsiedzie, dlaczego mi to robisz? Dlaczego wiercisz, jak ja nagrywam? Początek rundy. Jesus. Dobra, spróbujmy coś tu ugrać. Ktoś by chciał tutaj wskoczyć? Ja bym sobie strzelca wziął. Zamiast tego medyka. Bo medyk to tak generalnie średnio. Średnio lubię takie zabawy z medykamentami. Jednak lepiej by mi się strzelało. Tu nikogo nie ma, oni są tu na górze pewnie. Ja generalnie nie wiem... Nie znam za bardzo tej mapy i to jest też minus. Bo jakbym znał, to pewnie by było lepiej. Tu ktoś coś strzela. Dobra, pierwsza krew zrobiona. Druga krew zrobiona. Wstawaj, bro. Nie ma czasu. Dobra, tam już nikogo nie ma. Tu na dole też czysto. No tu ranking chyba grałem ostatnio. Tak mi się wydaje, że to taka mapa była. Coś podobnego w sumie do tego. Może nie totalnie taka sama, ale coś na pewno podobnego. Tu nikogo, kurde, nie widzę. Zaraz się okaże, że oni nam zrobili numer i poszli gdzieś, o właśnie, na przykład na jedynkę, gdzie my jesteśmy na dwójce. Sąsiedzie, zajebie cię za to, że kurwa to robisz. Specjalnie pewnie. Runda wygrana. Wyeliminowaliśmy drużynę przeciwnika. O proszę. No, Blue Book na pewno nie jest u nas. To trochę słabo, bo on dość dobrze grał. Ale i tak mamy jakiś tam dość dobrych zawodników. Co on tam pisał? Czy znamy jakieś dobre porno strony? EF Majkom, no na pewno. Myślę, że to najlepsza porno strona w tym momencie. Majkom, kurde. Tu nikogo, to trzeba na plecy im wejść. Wniosek z tego. O ile się uda, ale myślę, że się uda. Jest problemowo, tu raczej nikt nie powinien się spodziewać tego, że przyjdziemy od pleców, chociaż nigdy nie wiadomo. Z nimi, tu po rurach przeszli. Na pewno są już tam, bo po rurach przeszli. I to jest 100%, tylko jak tu w ogóle wejść? Tu widziałem, jak ktoś się zrzucał, nie wiem czy... O właśnie. Chciałem powiedzieć, nie wiem czy mogę tu wejść. O fuck, zapomniałem, że ja nie mam shotguna w rękach. Ja sobie tak gościa jednym strzałem chciałem zrobić. A tu nie do końca da radę. Dobry? To kurde Yuri, ty chamie! Chyba 6 zabiłem albo 5. Dawaj ich, dawaj go, dawaj go! Serio. Jakby jeszcze Yuri ją zabił, tego wampira, o jaki to wysoki level musi być. To bym chyba padł ze śmiechu tutaj. Naprawdę, chyba bym padł ze śmiechu. Przecież to było takie easy, nie? Poland de Lund. Co? Ja nie rozumiem. Dobra, pierwsza krew zrobiona. Druga krew zrobiona. Trzecia krew była tam, widziałem gościa. Weźcie się, przesuńcie. Trzecia krew zrobiona. No kurde, ja jak cheater normalnie w tej grze już. Jakbym nawalał na jakichś haksach i to takich ostrych. A bo to takie noby są po prostu. Tu ktoś? Na górze nic. Mhm. Teraz będzie ciekawie, bo gość już wie, gdzie jestem. A tu nasz, dobra. Jak nasz, to spoko. Dobra, 3 nie żyje. 5 nie żyje w sumie już. Czy jakoś tam lecę? Brej, do widzenia. Chuj, Saimbot. Broń miejsc podłożenia bomb. Początek rundy. I this level 13. Report. Tak, mam aimbota i nie strzelam headów, no. Gwarantuję, że... Ach! Cze... Ciekawe. Jak mnie wykikają za cheaty, to będę się śmiał, nie? Drużyna przeciwnika wyeliminowana. Broń miejsc podłożenia bomb. Znaczy by było śmiesznie, naprawdę, jakby mnie wykikowali. To by był taki idiotyzm, nie takie kuriozum. To było naprawdę kuriozum śmiechu. Ale z drugiej strony... Watch at jak napisać dnia? Przegraliśmy rundę. Wróg wyeliminował naszą drużynę. Podłóż przeciwnikom bombę w wyznaczonym punkcie. 13/10/2017, 18 chest. Idiotyzm, ale okej. No jak uważają, że mam cheaty, nie ma problemu. Podałem im wszystko, więc git, nie? Więc git, niech oglądają, niech się zastanawiają, co dalej ze swoim życiem zrobić, ale współczuję chłopakom, bo no, poczucie ich wartości jest naprawdę niskie, jeżeli myślą, że kurwa, znaczy bardzo wysokie, jeżeli myślą, że gościu z 13 levelem musi mieć cheaty, żeby ich zabijać, kurwa, no hello! To, że mam 12 level nie znaczy, że gram słabo, nie? Czy coś w ten deseń. Znaczy wiecie, ja jakby rozumiem to, no bo kurde no, tyle czasu grają, a wchodzi taki noob z 13 levelem, zabija ich, leje ich jak psa i no generalnie no leje. Granacik, bum. Wygraliśmy rundę. Ach! Podłóż bombę. Początek rundy. Bomba przechwycona. No idioci, no kurwa debile, no. Bomba upuszczona. Bomba upuszczona. No, na pewno to Polak ten Adrian. 100%. Przegraliśmy rundę. A, w plecy. No i oni dalej próbują, nie? To... to jest idiotyzm, no totalny idiotyzm, kurwa mać. Śmiech na sali, nie? To... inaczej tego nie można nazwać. Naprawdę śmiech na sali. To, że człowiek gra dużo w FPS-y i nawala, dosłownie nawala, to nie znaczy, że jest kurwa cheaterem, nie? Wyeliminowaliśmy drużynę przeciwnika. Misja wykonana. Ach. Tylko szkoda, że ja grałem z nimi przed chwilą, nie? I jakoś wtedy nie miałem mulhaka, nie miałem aimbota i wiecie, nawet... śmieszą mnie tacy ludzie, no po prostu mnie śmieszą. No, celność strzału 19%, kurwa, i 7 strzałów w głowę, oni będą pisać, że headshot. Dobra, słuchajcie, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zostawcie subskrypcję. Dziękuję wam za oglądanie. No i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!